Tytuł tego odcinka jest jednocześnie ciągle aktualnym pytaniem, które od bez mała 300 lat spędza sen z powiek wielu badaczom wczesnego średniowiecza. Już bowiem w XVII wieku pasjonaci oraz pierwsi naukowcy w dzisiejszym rozumieniu tego słowa zaczęli na poważnie analizować dawne teksty źródłowe, aby odpowiedzieć na pytanie, czy państwo ruskie swoją genezę zawdzięcza wyłącznie Słowianom. Czy też może założyli je przybysze z mroźnej Skandynawii? Jaką rolę w tym procesie miały ludy ugrofińskie? A może każdy etnos po trochu dorzucił od siebie do wspólnego kotła, jakim miała stać się Ruś? Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na te oraz inne pytania. Adolf Hitler powiedział kiedyś: gdyby inne ludy, chociażby Wikingowie, nie wniosły do życia Rosjan nieco ładu, nadal żyliby jak króliki. Poglądy tego znanego wszystkim człowieka były naturalnie efektem skrajnego szowinizmu oraz nieuzasadnionego poczucia wyższości nad ludami słowiańskimi, którym persony kalibru wodza tysiącletniej Rzeszy odmawiały umiejętności sprawnego tworzenia oraz zarządzania strukturami większymi od plemion. Przekonania Hitlera były skrajną interpretacją badań tzw. teorii normańskiej, kładącej duży nacisk na udział Skandynawów, czyli Normanów, w założeniu państwa ruskiego. Po przeciwnej stronie stali przedstawiciele wszelakich teorii słowiańskich, przypisujący to właśnie Słowianom główną bądź wręcz wyłączną zasługę stworzenia Rusi. Niektórzy przedstawiciele tej szkoły uciekali się wręcz do twierdzeń, że Normanowie, nawet jeśli na Rusi byli, to tylko w charakterze nielicznych i mało znaczących kupców, a cała teoria o ich udziale w zakładaniu nowej państwowości to wymysł późniejszych kronikarzy, pracujących pod dyktando książąt, zainteresowanych taką właśnie kreatywną historiografią. Pogląd ten można często znaleźć chociażby u radzieckiego historyka i archeologa Borysa Rybakowa. Ale jak w końcu było w rzeczywistości? Czy w ogóle możemy dzisiaj liczyć na zbliżenie się do prawdy? W poszukiwaniu źródeł ruskiej państwowości korzystać możemy głównie z dwóch źródeł: tekstów pisanych oraz wykopalisk archeologicznych. Te pierwsze znane są od setek lat i od dawna nie pojawiały się nowe istotne odkrycia. W przypadku archeologii sytuacja wygląda jednak nieco inaczej i dzisiejsi badacze dysponują znacznie większym materiałem aniżeli jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Nie mówiąc już o autorach XVIII czy XIX-wiecznych, którzy musieli się opierać niemal zupełnie na słynnym latopisie, czyli kronice niejakiego Nestora, tak zwanej powieści dorocznej, zwanej też powieścią minionych lat. To ten utwór jest obecnie podstawowym źródłem do poznania dziejów wczesnej Rusi Kijowskiej. Jego powstanie datuje się jednak dopiero na początek XII wieku, a najstarsza zachowana kopia pochodzi z końca wieku XIV. Jakby tego było mało, latopis nosi wyraźne ślady licznych przeróbek i pracy kilku autorów, z których Nestor mógł być jedynie pierwszym. Narodziny państwa ruskiego miały miejsce kilkaset lat wcześniej, gdyż sami Rusowie pojawiają się w kronikach narodów ościennych już w wieku IX, niemal 300 lat przed powstaniem powieści minionych lat. Co jednak działo się z nimi w tym czasie i czy ich państwo nie powstało wcześniej? Państwo ruskie rozwijało się w szczególnym otoczeniu geopolitycznym, które znacząco wpłynęło na jego losy. Żeby zrozumieć jego możliwości, ograniczenia i ścieżki rozwoju, musimy spojrzeć na mapę. Jeżeli przeniesiemy się do wschodniej Europy i zatrzymamy wzrok na obszarach dzisiejszej Ukrainy, zauważymy, że na jej terytorium, graniczącym z Morzem Czarnym, zaczyna się region geograficzny zwany Stepem Pontyjskim, ciągnący się od granic dzisiejszej Mołdawii aż po Kazachstan. Obszar ten był niezmiernie istotny w dziejach, nie tylko wczesnej Rusi, ale całego kontynentu europejskiego, szczególnie w starożytności i średniowieczu. Ten właśnie step, zwężający się ze wschodu na zachód, działał niczym wielki lejek kanalizujący wędrówki licznych ludów pasterskich, koczowników i nomadów wielkiego stepu, jacy co jakiś czas nadciągali ze wschodu do Europy.
To stąd tysiące lat temu swą ekspansję na kontynent najprawdopodobniej zaczęli jeźdźcy z kultury grobów jamowych, tak zwani Yamnaya, którzy stali się ojcami chrzestnymi nowożytnej Europy, przynosząc jej swoje języki oraz wojowniczych bogów czczonych przez tysiące lat. Indoeuropejczycy byli pierwsi, ale nie ostatni. Scenariusz inwazji ze stepów powtarzał się wielokrotnie. W starożytności te żyzne ziemie ściągały Scytów, Sarmatów, a w końcu Hunów, którzy mieli zatrząść stabilnością całego kontynentu i walnie przyczynić się do upadku zachodniej części Imperium Romanum. W średniowieczu wcale nie było tutaj spokojniej. Awarowie, Bułgarzy, Madziarowie, Pieczyngowie, a w końcu Chazarowie, Połowcy i Mongołowie tędy właśnie starali się wedrzeć w głąb kontynentu, mając na celu kolonizację bądź zwyczajny rabunek i trybuty narzucone na pokonaną ludność. W dziejach ówczesnej Rusi step pontyjski będzie tym regionem, z którego nadciągały największe zagrożenia, prawie zawsze mające postać koczowników, Chazarów, Pieczyngów, Połowców czy Mongołów. Opanowanie tych ziem będzie jednak bardzo istotne dla młodego i ambitnego państwa, gdyż zapewni mu trwały dostęp do Morza Czarnego, a za tym połączenia handlowe z bogatym Konstantynopolem i nieograniczonymi rynkami kalifatu, zawsze otwartych na handel futrami i niewolnikami z północy. Opuśćmy stepy nadczarnomorskie i udajmy się na północ, najlepiej płynąc w górę nurtu Dniepru, rzeki, która będzie dla przyszłego państwa ruskiego prawdziwą autostradą ku bogactwom południa. W świecie bez asfaltowych dróg, autostrad i kolei to właśnie rzeki przejmowały na siebie rolę arterii komunikacyjnych. Taką arterią był właśnie Dniepr, którego niebezpieczne porochy, czyli progi skalne, pokonywali warescy kupcy opisywani w dziełach bizantyjskiego cesarza Konstantyna Porfirogenety. Pomimo niebezpieczeństw dążący na południe, ku rynkom Konstantynopola. Opuszczając stepy, przenosimy się poprzez lasostep do strefy lasów wschodnioeuropejskich, gęstych, pierwotnych, pełnych dzikiego zwierza. To tutaj, w dorzeczach Dniepru i Prypeci, większość badaczy widziałaby siedziby przodków Słowian. Naturalnie, brak źródeł pisanych, pozostawionych przez nich samych, nie ułatwia pracy naukowcom, którzy chcą znaleźć ich kolebkę, muszą ograniczyć się do niejednoznacznych znalezisk archeologicznych oraz strzępków relacji starożytnych i wczesnośredniowiecznych pisarzy, głównie z rejonu Morza Śródziemnego, oddalonych tysiące kilometrów od terenów, o których mieli znikome pojęcie. Od dekad trwają gorące spory, czy Słowianie wywodzą się z bagien między Dnieprem i Prypecią, czy też może jednak ich siedziby już w starożytności znajdowały się bliżej Dunaju lub Wisły. Ciągle czekamy na przekonywujące odpowiedzi na powyższe pytania. Dość rzec, że to właśnie Słowianie mieli stać się prawdziwym czarnym koniem europejskiego średniowiecza, kolonizując w ciągu najbliższych stuleci olbrzymie połacie wschodniej, centralnej i południowej Europy. Oni też odegrają niebagatelną rolę podczas narodzin Rusi. Idąc dalej na północ, opuszczamy ziemię Słowian i natykamy się na ludy bałtyjskie oraz ugrofińskie, gdzieniegdzie spotykając także skandynawskich imigrantów stopniowo kolonizujących rejony dzisiejszej południowej Karelii i okolic jeziora Ładoga. Stąd, korzystając z nurtów rzeki Wołchow, popłyną oni na południe ku jezioru Ilmeń, zakładając po drodze osady i handlowe emporia, które dadzą początek przyszłej Rusi. Jeżeli chcielibyśmy zacząć poszukiwania początków Rusi od najstarszych źródeł pisanych, musimy jednak opuścić wschodnią Europę i skierować naszą uwagę na Nadrenię. To tutaj, w nietypowym miejscu, mianowicie leżącym nad Renem, niemieckim mieście Ingelheim, położonym kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Frankfurtu nad Menem, znajdziemy pierwsze wzmianki o tajemniczym ludzie Ros. We wczesnym średniowieczu Ingelheim było na tyle istotne, że rezydował tam dwór frankijskiego cesarza, Ludwika Pobożnego, syna samego Karola Wielkiego. We frankijskich rocznikach bertyńskich, tak zwanych Annales Bertiniani, pod rokiem 839,
niejaki Prudencjusz Strua, przyszły święty kościoła katolickiego, zanotował przybycie do cesarza dość egzotycznego i niespodziewanego poselstwa z Dalekiego Wschodu. Ludwik Pobożny przyjmował właśnie oficjalną delegację z rywalizującego z nim Konstantynopola, która miała podpisać pokój, gdy jego uwagę zwróciło kilku dziwnie wyglądających ludzi, jacy przybyli razem z Grekami. Zapytani o pochodzenie, przedstawili się jako przedstawiciele ludu Ros i wyjaśnili, że dołączyli do poselstwa greckiego cesarza Teofila z obawy o swoje bezpieczeństwo. Według słów Prudencjusza, cesarz Teofil przysłał także wraz z emisariuszami ludzi, którzy nazywali siebie, czyli cały swój lud, Rosami, a których wysłał ich król, zwany Hakanusem, jak sami twierdzili, na znak przyjaźni. Teofil poprosił w liście, aby cesarz w swej dobroci udzielił im pozwolenia na bezpieczne podróżowanie po cesarstwie i zapewnił pomoc w powrocie do rodzinnych stron, jako że droga, którą dotarli do Konstantynopola, wiodła przez ziemię groźnych i dzikich plemion, a Teofil nie chciał, aby wracali tą samą trasą, żeby nie przydarzyło im się nieszczęście. Gdy cesarz zbadał dokładniej powody ich przybycia, odkrył, że należeli do ludu Szwedów. Podejrzewał, że w rzeczywistości zostali wysłani do naszego królestwa jako szpiedzy, a nie jako świadkowie przyjaźni. Więc postanowił zatrzymać ich przy sobie, dopóki nie dowie się na pewno, czy przybyli w złej, czy w dobrej wierze. Już w tym momencie dowiadujemy się, że frankijski cesarz od razu skojarzył enigmatycznych Rosów ze Szwedami, a ich pokrętne tłumaczenia o pełnym niebezpieczeństw powrocie do domu i chęci swobodnego podróżowania po jego terytorium zapaliły w głowie doświadczonego władcy lampkę ostrzegawczą. Dalsze losy ruskiej delegacji nie są znane, ale ta krótka wzmianka z Annales Bertiniani budzi więcej pytań niż odpowiedzi. Polski archeolog Władysław Duczko uważa w swojej wyśmienitej książce Ruś Wikingów, że owi Szwedzi w rzeczywistości byli elementem tajnej misji zleconej w Konstantynopolu. Cesarstwo bizantyjskie znajdowało się wówczas w trudnej sytuacji, tocząc bój o przetrwanie z otaczającymi go z wszystkich stron wrogami, szczególnie Arabami i Bułgarami. Cesarz Teofil pragnął za wszelką cenę pozyskać najemników wśród znanych z waleczności Skandynawów i w realizacji tego celu chciał wykorzystać spokrewnionych z nimi Rosów, którzy mieli rzekomo pochodzić ze Szwecji. Dalsze losy ruskiej delegacji nie są nam znane, ale istnieją poszlaki sugerujące, że ostatecznie byli oni w stanie kontynuować swoją podróż do ojczyzny, którą Władysław Duczko umiejscawia w rejonach dzisiejszych jezior Ilmeń i Ładoga, leżących niedaleko dzisiejszego Petersburga, a więc bliżej Finlandii i Estonii, aniżeli Kijowa. Dlaczego właśnie tam miało się znajdować serce ówczesnego państwa Rusów i kim był tajemniczy Hakanus, który miał nimi rządzić? Obszar krajów nadbałtyckich oraz jezior Ładoga, Ilmeń i łączącej je rzeki Wołchow był od wczesnego średniowiecza obszarem ekspansji handlowej i osadniczej Szwedów, którzy spotykali tutaj głównie ludność ugrofińską, a czasami Bałtów. W tym rejonie narodziły się osady i emporia handlowe w Starej Ładodze, Izborsku, Pskowie, Nowogrodzie. Uznanie ich za wytwór wyłącznie jednej grupy etnicznej było skrajnym uproszczeniem, gdyż na tych terenach już we wczesnym średniowieczu mieszały się ze sobą żywioły skandynawskie, słowiańskie, bałtyjskie i ugrofińskie. Wielu uczonych odrzuca teorię o dominującej roli jednej z wyżej wymienionych grup etnicznych, widząc w narodzinach Rusi raczej efekt współpracy i nakładania się wzajemnych cech wszystkich zaangażowanych w tym rejonie etnosów. Pomimo tego w samej nazwie nowego narodu najczęściej widzi się wpływy skandynawskie. Skąd wzięła się w ogóle nazwa Ruś? Teorii na ten temat było wiele. Już w XVIII wieku lansowano pochodzenie Rusinów z bałtyckiej wyspy Rugi. W nowszych czasach badacze tacy jak na przykład Henryk Łowmiański opowiadali się za genezą hydronimiczną. Rusini mieliby wziąć swą nazwę od ukraińskiej rzeki Roś, kilkadziesiąt kilometrów na południe od Kijowa, łączącej się z Dnieprem.
Te i inne pomysły nie znajdowały jednak szerszego poparcia, a obecnie nazwę Ruś najczęściej wiąże się z bałtyjsko-fińskim słowem Ruotsi, jakim mieszkańcy wschodnich wybrzeży Bałtyku określali Szwedów z przeciwległego wybrzeża. Samo słowo Ruotsi wywodzić ma się ze szwedzkiego Rydr, oznaczającego załogę wioślarską. Bardzo prawdopodobne, że w ten sposób określali samych siebie szwedzcy kupcy awanturnicy spędzający dużą część życia w smukłych, długich łodziach, jakimi pokonywali nie tylko większe akweny jak Bałtyk czy Morze Północne. Solidna i zgrabna konstrukcja tych łodzi, osiągających bardzo niewielkie zanurzenie, pozwalała im bez obaw pływać nawet korytami rzek. Skandynawscy wioślarze nie obawiali się utknięcia na mieliźnie, jeżeli ich łodzie zanurzały się na zaledwie 90 cm, jak miało to miejsce w przypadku słynnej łodzi z Gokstad. Nawet gdyby taka łódź nieszczęśliwie zatrzymała się na jakiejś płciźnie, to załoga mogła bez większego problemu przepchnąć ją dalej. Jak już wspominałem, w średniowieczu to rzeki i zbiorniki wodne były najczęściej uczęszczanymi arteriami komunikacyjnymi, gwarantującymi najszybszy i najtańszy transport ludzi i towarów. W przypadku zurbanizowanych już w starożytności regionów Bliskiego Wschodu oraz wybrzeży Morza Śródziemnego, ta przewaga nie była tak wielka, ale na dzikich bezkresach Europy Wschodniej życie toczyło się z początku w nieznacznej odległości od koryt rzek, zapewniających szybsze zaopatrzenie. Wczesnośredniowieczni Ruotsi penetrowali wschodnioeuropejskie bezkresy, docierając aż do rzeki Kamy na wschodzie i Morza Czarnego na południu. To nad rzeką Kamą ruskich kupców spotkał wizytujący te rejony w ramach misji dyplomatycznej Ahmad ibn Fadlan, arabski pisarz i podróżnik, tutaj występujący jako sekretarz delegacji bagdadzkiego kalifa. Na samym Ibn Fadlanie wzorowano postać głównego bohatera bardzo nieudanego filmu XIII Wojownik z Antonio Banderasem. Scenarzyści włożyli w usta walczących wikingów pewne cytaty z relacji podróżnika, który osobiście odwiedził rejony nadwołżańskie na początku X wieku. Ibn Fadlan był z pochodzenia Grekiem. Prawdopodobnie zniewolony przez muzułmanów w dzieciństwie, w niewoli przyjął islam. Dzięki nieprzeciętnym zdolnościom intelektualnym stał się sekretarzem misji dyplomatycznej skierowanej do Bułgarów Kamskich, ludu zamieszkującego we wczesnym średniowieczu ziemię nad Wołgą. Ówczesny kalif pragnął mocniej wciągnąć ten lud w swoją strefę wpływów, wykorzystując chęć przyjęcia islamu wykazywaną przez elity Bułgarów. Dodatkowo Abbasydzi z Bagdadu i Bułgarzy z Nadkamy mieli wspólnego wroga w postaci potężnego państwa Chazarów, regionalnego mocarstwa, odgrywającego olbrzymią rolę na stepach pontyjskich we wczesnym średniowieczu. Chazarowie byli jednym z licznych ludów koczowniczych, jakie co jakiś czas pojawiały się w tych rejonach, najczęściej prąc na zachód. Ich władcy dokonali zaskakującej decyzji, przyjmując judaizm jako własną religię, być może pragnąc zaznaczyć swoją opozycję wobec islamu dominującego w kalifacie, z którym toczyli liczne wojny. Państwo Chazarów u szczytu potęgi rozciągało się od Ukrainy aż po Kazachstan i od Gruzji do rejonu, gdzie Kama wpada do Wołgi. Ich obecność miała wyjątkowo dać się we znaki młodemu państwu ruskiemu, które przez długi czas dorastało w cieniu i trybutarnej zależności od potężnego sąsiada. Wiele jednak wskazuje, że Rusowie czerpali z państwa chazarskiego także inspiracje, o czym powiem za chwilę. Wróćmy jednak do Ahmada ibn Fadlana i jego relacji ze spotkania z ruskimi kupcami, gdzieś w okolicach miejsca, w którym Kama spotyka się z Wołgą, najprawdopodobniej w pobliżu dzisiejszego miasta Bołgar, ciągle przypominającego nazwą o dawnych mieszkańcach tych ziem. Tymi słowami arabski podróżnik opisywał spotkanych na początku X wieku Rusów. Widziałem ludzi Ar-Rusija, którzy przybyli tu w swoich sprawach handlowych i zatrzymali się nad rzeką Atil. Nie widziałem mężczyzn o doskonalszej budowie ciała od nich. Są wysocy jak palmy, jasnowłosi, rumiani. Każdy z nich ma ze sobą topór, miecz i nóż. Nie rozstaje się on nigdy z tym wszystkim, co wymieniliśmy. Miecze ich są szerokie, rowkowane, frankijskie.
Przestrzeń od końca paznokci każdego z nich aż do szyi jest miejscem, gdzie znajdują się drzewa, postacie i inne podobne. W ostatnim zdaniu pisarz chciał nam najprawdopodobniej opisać tatuaże zdobiące ciała Rusów od dłoni aż po szyję. Swoją drogą, jako ciekawostkę, powiem, że jest to jedyny przypadek we wczesnośredniowiecznych źródłach pisanych jakiejkolwiek wzmianki o tatuażach wśród Rusów czy w ogóle Skandynawów. Ibn Fadlan nie miał wysokiego mniemania o higienie ruskich kupców. Pisał: są najbardziej nieczystymi stworzeniami Allaha. Nie oczyszczają się od kału ani od moczu, nie obmywają się po splamieniu nasieniem i nie myją rąk po posiłkach, lecz są jak błądzące osły. Każdego dnia nieodzownie myją oni swe twarze i głowy w najbardziej plugawej i nieczystej wodzie, jaka istnieje. A odbywa się to tak, że następnego dnia rano przychodzi niewolnica, niosąc ze sobą wielką misę z wodą i wręcza ją swemu panu. Ten myje w niej ręce, twarz i włosy na głowie. On je myje, czesze grzebieniem do tej miski, potem czyści nos i spluwa do niej i wszystkie rezultaty swych plugawych czynności pozostawia w tej wodzie. A kiedy zakończy to, czego potrzebował, dziewczyna zanosi miskę do tego, który siedzi obok niego i ten czyni podobnie, jak to robił jej pan, a ona nie przestaje nosić jej od jednego do drugiego, aż obniesie ją wokoło do wszystkich, którzy są w tym domu, a każdy z nich smarka i pluje i myje w niej swoją twarz i włosy. Ruscy kupcy przybywali do Bułgaru celem realizacji intratnych transakcji. Ibn Fadlan donosi, że po zacumowaniu statków na brzegu budowali wielkie drewniane domy, w których zamieszkiwali po 10-20 osób w każdym. Z każdym kupcem przebywały piękne dziewczęta, czyli niewolnice przeznaczone na handel. Arabski wysłannik Abbasydów zauważył z zaciekawieniem, że czasem jeden z nich spółkuje ze swoją dziewczyną, a jego towarzysz patrzy na niego. Czasem czyni to samo cała ich grupa, jeden obok drugiego. Gdy wchodzi kupiec, aby kupić od któregoś z nich dziewczynę i zastaje go spółkującego z nią, ten nie pozostawia jej, póki nie zaspokoi swego pożądania. Niewolnice nie były jedynym towarem, jaki ruscy kupcy przywozili ze sobą na targi Bułgaru. W ich inwentarzu można było zaopatrzyć się również w drogocenne futra, szczególnie lisów i soboli. We wczesnym średniowieczu świat arabski oszalał na punkcie futer importowanych z dalekiej północy. Towary te osiągały zawrotne ceny na bliskowschodnich rynkach, szczególnie jeśli mówimy o futrach srebrnych lisów, występujących znacznie rzadziej od ich rudych pobratymców. Ciepłe futra nie były szczególnie praktyczne w gorącym klimacie Iraku czy Syrii, ale moda rządzi się swoimi prawami i nie sposób oczekiwać od niej jakiejkolwiek logiki. W końcu, czy nasze krawaty lub buty na wysokich obcasach są praktyczniejsze od futer na Bliskim Wschodzie? Rusowie w relacji Ibn Fadlana byli politeistami, modlącymi się głównie o powodzenie w interesach przed posągami drewnianych bogów o ludzkich twarzach, którym składali w ofiarach chleb, mięso, cebulę, mleko i napój alkoholowy, tak zwany nabit. Jeżeli nie powodziło im się w interesach, wracali do bogów z coraz większymi darami, aż do momentu, gdy udało im się ich przekupić. Relacja Ibn Fadlana jest szczególnie znana ze względu na bardzo dramatyczny i barwny opis pogrzebu ruskiego wielmoża, wodza podróżującej grupy. Szczególnie mrożący krew w żyłach jest opis uczestnictwa słowiańskiej niewolnicy, którą przeznaczono na małżonkę zmarłemu mężczyźnie. Młoda kobieta rzekomo brała uczestnictwo w obrzędach z własnej woli, wiedząc, co czeka ją na końcu. Odurzona alkoholem i narkotykami, odbywała liczne stosunki seksualne z krewnymi zmarłego, jej przyszłego męża, pijąc jego zdrowie podczas łączonej uczty weselno-pogrzebowej. Na jej końcu niewolnicę mordowano i składano u boku nowo poślubionego męża, a raczej jego zwłok, znajdującego się już w stanie rozkładu, gdyż całość obrzędów od śmierci aż do ostatecznego spalenia zwłok musiała trwać 10 dni. Na końcu zmarłego razem ze zwłokami świeżo poślubionej małżonki oraz licznymi szatami, kosztownościami i darami na drogę palono tak, aby jego dusza jak najszybciej uleciała ku przestworzom, dzięki czemu ciału nie groziło pożarcie przez robaki.
Relacja arabskiego sekretarza jest bardzo barwna i drobiazgowa. Zdradza ciekawość i bystrość autora, który swoje zdanie o narodzie Rusów budował na spotkaniu z tą jedną grupą gdzieś na obrzeżach zamieszkanego przez nich świata. Ibn Fadlan był żywo zainteresowany postacią ich władcy, ale musiał zadowolić się jedynie opowieściami samych Rusów bądź miejscowych Bułgarów, którzy opowiedzieli mu jakieś bajki o niedostępnym władcy zasiadającym na wysadzanym drogocennymi klejnotami tronie w otoczeniu 40 niewolnic gdzieś daleko. Król Rusów Ibn Fadlana miał mieć swojego zastępcę prowadzącego wojska do boju w imieniu prawdziwego władcy, który nie zniżał się do takich aktywności. Wydaje się, że w tym miejscu pisarz albo zaczął uzupełniać relacje własnymi wymysłami dla zainteresowania przyszłego czytelnika, albo zwyczajnie coś pomieszał lub łatwowiernie uwierzył swoim rozmówcom. Opis władcy Rusów z relacji Ibn Fadlana jest do dzisiaj zagadką dla historyków, szczególnie, że wydaje się bardzo mocno przypominać chazarskiego kagana, który faktycznie żył w odosobnieniu, w luksusowym pałacu, wyręczając się w innych czynnościach zastępcami. W tym miejscu chciałbym przypomnieć o wcześniejszym spotkaniu ruskiej delegacji z frankijskim cesarzem Ludwikiem Pobożnym. Jak pamiętamy, kronikarz zanotował, że owi Rusowie, jacy przybyli w 839 roku do Ingelheim, podlegali władzy niejakiego Haganusa, czyli Kagana. Był to często spotykany tytuł, jaki nosili władcy ludów koczowniczych, w tym także Chazarowie. Czy Rusowie, mówiąc o Haganie, mieli na myśli władcę Chazarów? A może próbowali podbijać znaczenie własnego władcy, tytułując go podobnie do króla najpotężniejszego państwa, jakie graniczyło z ich ojczyzną? Dzisiaj nie sposób odpowiedzieć na te pytania. To, co w opisie ruskiego dworu królewskiego pióra Ibn Fadlana wydaje się zgadzać z rzeczywistością, to opis samej drużyny władcy. 400 mężczyzn, z najdzielniejszych jego towarzyszy i ludzi, do których ma zaufanie. Oni umierają wraz z nim w wypadku jego śmierci i dają się zabić dla niego. Każdy z nich ma niewolnicę, która mu służy, myje mu głowę i przygotowuje mu to, co on je i pije, oraz drugą niewolnicę, z którą żyje. Tych 400 mężczyzn zasiada u stóp jego tronu. Powyższy opis przypomina drużynę Mieszka I, który według relacji żydowskiego podróżnika Ibrahima ibn Jakuba miał mieć 3000 pancernych podzielonych na oddziały. Daje on tym mężom odzież, konie, broń i wszystko, czego tylko potrzebują. Być może władcy Rusów, tak jak i Mieszko, mieli swoje drużyny złożone z wojowników, o których wikt i opierunek dbał sam przywódca, w zamian oczekując bezwzględnej lojalności. Napastliwy stosunek Rusów względem Słowian potwierdza relacja perskiego geografa i podróżnika Ahmada ibn Rostecha, który w X wieku pisał o Rusach, że wyruszają na wyprawy zbrojne przeciwko Sakalaba, żeglują na statkach, żeby do nich dotrzeć, a następnie biorą jeńców i zawożą do Chazarów i Bułgarów, żeby dobić targu. Nie uprawiają ziemi, jedzą jedynie to, co zrabują na ziemiach Sakalaba. Ich jedynym zajęciem jest sprzedaż skór, kun, szarych wiewiórek i innych futer. Handlują nimi i biorą zapłatę w złocie i srebrze. Ludzie ci są czerstwi i odważni. Gdy wychodzą na ląd, nikt przed nimi nie ucieknie, wszyscy zostaną pokonani. Kobiety zabiorą, a mężczyzn wezmą do niewoli. Naturalnie Sakalaba oznacza Słowian. Perski pisarz notował, że Rusowie są silni i spostrzegawczy. Nigdy też nie walczyli konno, lecz ze statków. Ibn Rostech dodatkowo potwierdzał relacje z pogrzebu wodza Rusów autorstwa Ibn Fadlana, wspominając o podobnych praktykach. Według Persa Rusowie kładli zmarłego do specjalnie wybudowanej mogiły, w której oprócz licznych darów i pokarmów na drogę zamykali również jego małżonkę. Ibn Rostech widział siedzibę owych Rusów na wyspie otoczonej jeziorem, którego brzegi pokrywały lasy i bagna. Ziemia tam miała być niezdrowa i wilgotna, a całością miał zarządzać tajemniczy Hakan Rus, czyli wspomniany wcześniej Kagan. Badacze od lat łamali sobie głowy nad lokacją owej wyspy, której nazwą Pers nas nie uraczył,
a być może sam jej nie znał. Wiele bowiem swoich informacji czerpał z drugiej ręki. Bagnisty, zalesiony, pełen jezior, teren najbardziej pasuje do wspomnianych już wcześniej rejonów Ładogi oraz Ilmenia. Dwóch jezior, nad którymi wyrosły handlowe emporia pełne Skandynawów, o czym przekonują znaleziska archeologiczne. To tutaj najprawdopodobniej gdzieś w latach 69. stulecia pojawi się legendarny Ruryk. Protoplasta przyszłej dynastii Rurykowiczów, jaka miała władać na Rusi, a później także Rosji, aż do XVII wieku. Opowiem o nim już wkrótce. Rusowie prędko zaczęli wychylać się poza rejon północnych jezior i penetrować kontynent, korzystając z wodnych autostrad. O wyprawach handlowych na wschód, do kraju Bułgarów Kamskich, wspominałem, cytując relacje Ibn Fadlana. W drugiej połowie VIII i na początku IX wieku Skandynawowie prawdopodobnie rzadko osiedlali się poza rejonem Starej Ładogi i okolicach, co wydaje się potwierdzać archeologia, rzadko notująca związane z nimi znaleziska z tego okresu na pozostałym obszarze Europy Wschodniej. Sytuacja zmieniła się jednak w ciągu następnych dekad, w efekcie czego w X wieku skandynawskie pozostałości spotyka się na całym obszarze od Pskowa po Starą Ładogę. Poza tym w Gniezdowie, niedaleko dzisiejszego Smoleńska, nad Górną Wołgą i w okolicach rzek Klaźmy oraz Oki. Wszędzie tam pojawiają się skandynawskie osiedla, co prawda niknące w morzu miejscowych ludów bałtyjskich, słowiańskich, ugrofińskich czy tureckich Bułgarów. Skandynawowie z Rusi utrzymywali stałą łączność z rodakami z północy, podtrzymywaną przez ciągłą emigrację tych drugich. Artefakty znajdowane w grobach skandynawskich Rusów są wyraźnie inspirowane stylami znanymi w ojczyźnie, ale wkradają się do nich częste zapożyczenia od ludów miejscowych, co jest naturalną koleją rzeczy. Druga połowa IX wieku zaznaczyła się intensywną ekspansją Skandynawów we wszystkich kierunkach. Najazdy Duńczyków i Norwegów na zachodnią część Europy przybrały masową skalę, niszcząc 3 z 4 królestw Anglosasów oraz dezorganizując nawet potężne królestwo Franków. Drakkary pełne tzw. wikingów, czyli piratów awanturników, zaczęły dawać się we znaki muzułmanom na Półwyspie Iberyjskim oraz mieszkańcom wybrzeży Morza Śródziemnego, w tym nawet Italii. O jednym z takich najazdów, którego ofiarami padli głównie muzułmańscy mieszkańcy iberyjskiej Sewilli, pisał końcem IX wieku arabski historyk Al-Jakubi. Do miasta tego weszli w 229 roku hidżry poganie zwani Al-Rus, którzy uprowadzili ludność do niewoli, grabili, palili i zabijali. Arabski historyk podaje 229 rok po emigracji proroka Mahometa z Mekki do Medyny. W naszym kalendarzu byłby to rok 843 lub 4 naszej ery. Jak widać, Arabowie utożsamiali buszujących po Atlantyku i Morzu Śródziemnym wikingów z mieszkańcami Rusi, zwąc ich Al-Rus. Trzeba tutaj zauważyć, że termin wiking nie oznaczał nigdy przynależności etnicznej, ale raczej zawód bądź sposób na życie praktykowany w danej chwili przez konkretnego delikwenta. W drugiej połowie IX wieku stepy nadczarnomorskie zaczęli opuszczać Madziarowie, którzy jak wielu koczowników przed nimi i po nich ruszyli na zachód, aby osiedlić się w Kotlinie Panońskiej i dać początek przyszłemu państwu węgierskiemu. Powstałą próżnię wykorzystali Rusowie, którzy tym odważniej zaczęli penetrować tereny w dolnym biegu Dniepru, Donu i Wołgi, wkrótce docierając do Morza Czarnego i Kaspijskiego. W 860 roku spadli znienacka na stolicę Cesarstwa Bizantyjskiego, Konstantynopol, paląc i grabiąc przedmieścia wielkiego miasta, które zwali Miklagardem, wielkim miastem. Napastnicy nie byli jednak w stanie zdobyć potężnych murów miasta Konstantyna, co nie jest zresztą dla nich żadną ujmą, gdyż mury chroniące miasto uchodziły za najpotężniejsze w całym znanym świecie i niejednokrotnie ratowały mieszkańców przed oblężeniami Persów, Arabów, Awarów czy Bułgarów. Majestatyczne umocnienia Konstantynopola, wzniesione początkiem V wieku, zawiodły po raz pierwszy dopiero w 1204 roku, padając pod naporem zjednoczonych sił krzyżowców z IV krucjaty i Wenecjan.
Tymczasem gwałtowność najazdu Rusów z 860 roku najlepiej oddają słowa patriarchy Focjusza, który ubolewał nad tym, że okrutne, barbarzyńskie plemię jakichś scytów z najdalszej północy będzie wyniesione do sławy i bogactwa dzięki temu rajdowi. Jeszcze w kilka lat po napadzie Focjusz pisał: ci ludzie przewyższający wszelkich innych w okrucieństwie i pragnieniu krwi, mówię tu o Rosach, podbili sąsiednie ludy i podnieśli oręż na państwo rzymskie. W czasach, w których tworzył patriarcha, mieszkańcy Konstantynopola ciągle uważali się za obywateli państwa rzymskiego, chociaż na zachodzie Europy coraz częściej określano ich po prostu jako Greków. Bizantyjczycy najprawdopodobniej musieli opłacić odejście niewdzięcznych przybyszów, chociaż patriarcha Focjusz zanotował, że udało się niektórych z nich ochrzcić. Musiały być to jednak konwersje nieliczne i krótkotrwałe, gdyż nic nam nie wiadomo o jakiejkolwiek silniejszej obecności chrześcijaństwa na Rusi w ciągu najbliższych 120 lat. Na chrzest kraju przyjdzie poczekać do 988 roku. Źródła niezależne od Bizancjum wspominają o najeździe zdawkowo, podkreślając jednak, że napastnicy odpłynęli bezkarnie po złupieniu przedmieść metropolii znad Bosforu. Najprawdopodobniej dobrze wykorzystali moment, w którym cała armia bizantyjska była zaangażowana w walki z Arabami w Azji Mniejszej, a flota również operowała daleko poza miastem. Pierwszym napadom na Bizancjum i jego posiadłości w Azji Mniejszej towarzyszyły podobne napady na domeny muzułmańskie nad Morzem Kaspijskim, również przeprowadzane z udziałem setek, a czasami wręcz tysięcy wojowników. Kronikarz Al-Masudi zanotuje, że około 913 roku przybyło około 500 statków. Okręty Rusów rozproszyły się po całym morzu. Rusowie przelewali krew, zabijali kobiety i dzieci, łupili, napadali i niszczyli wszystko. Pozostawali przez wiele miesięcy na tym morzu i nikt spośród rodzimych mieszkańców nie był w stanie ich powstrzymać. Co ciekawe, cała wyprawa skończyła się dla napastników katastrofą, bowiem gdy starali się wrócić, obciążeni licznymi łupami, zdradziecko napadli ich muzułmańscy najemnicy w służbie Hana Hazarskiego i wymordowali większość uczestników ekspedycji. Nauczka będzie bolesna. Ale już 30 lat później kolejne pokolenie Rusów znowu ruszy grabić wybrzeża Morza Kaspijskiego, zdobywając nawet miasto Barda, będące wówczas ważnym ośrodkiem handlowym. Napastnicy tym razem będą chcieli zostać w mieście na stałe i założyć tutaj zbójeckie państewko, prawdopodobnie wzorowane na podobnych, jakie zakładali w tym czasie ich pobratymcy na Wyspach Brytyjskich. Ta wyprawa, podobnie jak poprzednia, skończyła się dla Rusów niemal kompletną zagładą. W mieście wybuchła bowiem epidemia, a wycieńczonych najeźdźców wkrótce pobili lokalni władcy. Tylko nielicznym udało się powrócić na okręty. Gdyby tego było mało, wszystkie rusko-skandynawskie wyprawy militarne skierowane przeciwko muzułmanom, o jakich wiemy ze źródeł pisanych, kończyły się dla nich żałośnie. Najsłynniejszą zorganizował w latach 40. XI wieku niejaki Ingwar, prawdopodobnie członek szwedzkiej rodziny królewskiej, który razem z licznymi rodakami ruszył siłą wyrwać baśniowe bogactwa Bliskiego Wschodu. O wyprawie wiemy głównie z kamieni runicznych upamiętniających poległych w jej trakcie członków, wystawionych przez tych nielicznych, którzy zdołali jakoś wrócić do Skandynawii. Rusowie znacznie lepiej radzili sobie w roli kupców pokojowo handlujących z perskimi Samanidami, znanymi z bajecznych bogactw. Gwałtowny rozwój gospodarczy świata arabskiego we wczesnym średniowieczu rodził olbrzymi popyt na niewolników potrzebnych do ciężkiej pracy w niesprzyjającym klimacie. Dużą część zapotrzebowania zaspokajali ruscy kupcy, tacy jak ci spotkani przez Ibn Fadlana w Bułgarze nad Kamą, przywożący ze sobą młode niewolnice na handel. O służebnej roli Słowian wobec Rusów wspominał przytoczony przeze mnie już wcześniej Ibn Rostech, a także anonimowy perski autor dzieła geograficznego o tytule Hudud al-Alam, który wprost mówił o żyjącej wśród Rusów grupie Słowian, która im służyła. W takim środowisku miało się narodzić przyszłe państwo kijowskie, które ukraiński historyk Oleksy Tołoczko określił jako rodzinną firmę, która miała własną administrację, siły zbrojne, prawa oraz dzikich do wyzyskiwania.
natychmiast przychodzi na myśl podobna zasada działania europejskich kompanii kolonialnych czasów nowożytnych. W tym momencie na scenę może również wkroczyć powieść minionych lat, która stara się wytłumaczyć, jak Waregowie pod wodzą Ruryka przejęli władzę w Nowogrodzie. Zgodnie z latopisem, w rejonie jeziora Ładoga miejscowi z ludów Czudów, Słowian, Krywiczów i Wesów uskarżali się na daniny, jakie musieli płacić przybywającym zza morza Waregom, skandynawskim kupcom i rozbójnikom. Miejscowi wygnali więc uprzykrzających im życie napastników i zaczęli się rządzić sami. Efekty tego były jednak opłakane. Wygnali Waregów za morze i nie dali im dani. I poczęli sami się rządzić. I nie było u nich sprawiedliwości. I powstał ród przeciwko rodowi, były zwady i poczęli wojować sami ze sobą. Powiedzieli sobie, poszukamy księcia, który by władał nami i rządził według porządku i prawa. Szli za morze ku Waregom, ku Rusi, bowiem tak zwali się ci Waregowie Rusią, jako się drudzy zowią Szwedami, inni Normanami, Anglanami, a inni Gotami. Rzekli Rusi, Czudowie, Słowianie, Krywicze i Wesowie, ziemia nasza jest wielka i obfita, a ładu w niej nie ma. Pójdźcie więc rządzić i władać nami. I wybrali się trzej bracia z rodami swoimi. Wzięli z sobą wszystką Ruś i przyszli do Słowian najprzód i obwarowali gród Ładogę. I siadł najstarszy Ruryk w Ładodze, a drugi Sineus w Białoziersku, a trzeci Truwor w Izborsku. Od tych Waregów nowogrodzianie przezwani zostali Rusią i są dziś ludzie nowogrodzcy rodu Wareskiego, a pierwej byli Słowianami. Warto zwrócić uwagę, że tekst latopisu podkreśla, że Ruś nie była terminem jednoznacznym ze Szwecją, którą wymienia jako odrębny etnos razem z innymi północnymi plemionami germańskimi. Ten drobny fragment dał podstawy popularnej i niepozbawionej logiki teorii, jakoby Ruryk, reprezentujący tę Ruś, był Finem. Rozwinę ten wątek za chwilę. Zgodnie z latopisem, Rusini z Zamorza mieliby objąć we władanie plemiona od Izborska, leżącego obecnie przy granicy Rosji i Estonii, poprzez Starą Ładogę, aż do Białego Jeziora na wschodzie, co dałoby rozpiętość niemal 600 km. Tutaj pojawia się jednak problem, ponieważ według archeologów miasto Izborsk, w którym miał zamieszkać Truwor, nie istniało jeszcze w IX wieku. Jest to dowód potwierdzający nam, że do średniowiecznych kronik, szczególnie pisanych wiele lat po opisywanych przez nie zdarzeniach, należy podchodzić z największą ostrożnością. Archeologia potwierdza z całą pewnością istnienie osad w Starej Ładodze, w której, co ciekawe, faktycznie odnotowano ślady sporego pożaru, datowanego dendrochronologicznie na lata 60. IX wieku. Nie sposób jednak wyjaśnić, czy zgliszcza powstały w efekcie walk z łupieszczymi Waregami, o których wspomina latopis, czy też była to jedna z wielu klęsk naturalnych, jakie nawiedzały w większości drewniane grody wczesnego średniowiecza. Obecność skandynawska w Starej Ładodze jest potwierdzona z wykopaliskami na co najmniej połowę VIII wieku. Miasto najpewniej dzielili z przedstawicielami plemion fińskich. Obecność skandynawska w Starej Ładodze jest potwierdzona wykopaliskami na co najmniej połowę VIII wieku. Miasto najpewniej dzielili z przedstawicielami plemion fińskich, a w późniejszym okresie być może Słowianami. Niestety, jak podaje Władysław Duczko, do końca pierwszej dekady XXI wieku przebadano zaledwie 5% obszaru mieszkalnego Starej Ładogi, stąd wiedza o przeszłości tego grodu jest zaledwie fragmentaryczna. Samo pochodzenie Ruryka i ludzi, którzy z nim przybyli, jest obecnie jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów w historii Rosji. Przez setki lat uważano go za Słowianina. Dopiero pod koniec XVIII wieku pojawiły się teorie, jakoby był pochodzenia nordyckiego. Uczeni często utożsamiali go z żyjącym w IX wieku jarlem Hrurikiem z Dorestad, bardzo aktywnym w rejonie Morza Północnego, który znika z radaru badaczy właśnie w latach 60. IX wieku, czyli wtedy, gdy tradycja widziałaby początek obecności Ruryka w rejonie Starej Ładogi i Nowogrodu. W XXI wieku Rosjanie zaczęli prowadzić badania DNA żyjących przedstawicieli rodów skoligaconych rzekomo z Rurykowiczami. Wyniki wskazywały rzekomo na przewagę haplogrup ugrofińskich
z silną domieszką elementu słowiańskiego i brakiem haplogrup typowych dla ludów germańskich. Problem z tym, że nie badano materiału genetycznego samego Ruryka, który jest postacią półlegendarną, ani nawet szczątków jego najbliższych potomków w pierwszych pokoleniach po jego zgonie, ponieważ takich szczątków nie ma, nie zachowały się do naszych czasów. Badania ludzi żyjących ponad 1000 lat po domniemanym Ruryku nie mogą dać wiarygodnych danych, gdyż w międzyczasie upłynęło ponad 30 pokoleń, które żyły i mieszały się z ludnością miejscową, w efekcie czego obecny materiał genetyczny rzekomych potomków Ruryka w niczym nie odbiega od standardowego spotykanego wśród lokalnej populacji. Ugrofińskie pochodzenie założyciela Rusi jest jednak ciągle żywą teorią, szczególnie wśród naukowców sugerujących, że wodą, za której przybył Ruryk z braćmi, nie musiało być Morze Bałtyckie, lecz jezioro Peipus, oddzielające obecnie Rosję i Estonię. Czyżby ojciec chrzestny Rusi był Estończykiem? Możliwe, ale trudne do udowodnienia założenie. Pewną poszlaką sugerującą takie, a nie inne pochodzenie ojca chrzestnego Rusi jest wspomniany przeze mnie wcześniej fragment powieści minionych lat, w którym Ruś jest wymieniona jako plemię bądź nacja odmienna od Szwedów. Ruryk miał według latopisów rządzić sprawiedliwie i wprowadzić tak potrzebną stabilizację w podlegających mu domenach. Po śmierci braci przejął ich grody, wzmacniając nowo powstające państwo. W 879 roku Ruryk zmarł, pozostawiając małoletniego syna Igora, chociaż prawdopodobnie powinniśmy go nazywać Ingwarem. Z racji młodego wieku chłopiec nie mógł objąć realnej władzy w państwie, opierającym się głównie na charyzmie wodza. Zresztą nawet w stabilnych cesarstwach z długą historią, działających głównie dzięki sprawnej administracji, a nie cechom monarchy, panowanie dziecka na tronie mogło skończyć się chaosem. W zastępstwie młodego Igora regencję sprawował bliski krewny zmarłego Ruryka, niejaki Oleg, zwany Mądrym albo Wieszczym. Zaznaczę tutaj, że Oleg jest zeslawizowaną wersją skandynawskiego imienia Helge, tak samo jak Olga jest odpowiednikiem Helgi. To za Olega ród Rurykowiczów miał rozpocząć ekspansję w kierunku południowym, zajmując po drodze Smoleńsk, a następnie Kijów. Zdobycie tego drugiego, jakże ważnego miasta odbyło się w dość dramatycznych okolicznościach. Miasto założone przez legendarnego Kija znajdowało się wówczas, według powieści minionych lat, pod panowaniem dwóch normańskich wodzów, Askolda i Dira, którzy mieli jakoby być dawnymi członkami drużyny Ruryka. Oleg poszedł do miasta, udając bogatego kupca, a gdy Askold z Direm wyszli przywitać niespodziewanego gościa, z łodzi Olega wyskoczyli jego zbrojni, bez zastanowienia mordując dwóch zaskoczonych waregów. Istnienie Askolda i Dira, albo chociaż tego drugiego, wydaje się być prawdopodobne z dwóch powodów. Po pierwsze, latopisarz wyraźnie wskazuje miejsce, gdzie zostali pochowani. A po drugie, arabski historyk Al-Masudi w swoim najsłynniejszym dziele pod tytułem Złote Łąki wyraźnie wspomina o państwie Dira, opisując kraje w zamieszkałej przez Słowian Europie Wschodniej. Możliwe, że legendarny Dir był jakimś wareskim władyką, który zdołał w pewnym momencie przechwycić panowanie w Kijowie, a Oleg najzwyczajniej w świecie go zamordował. Latopisarz redagujący powieść minionych lat wolał jednak stworzyć jakieś pozory dla tego czynu. Stąd Askold z Direm stali się z drużynników Ruryka renegatami, zasługującymi na najwyższą karę. Olega nie bez powodu nazwano Mądrym. Jego panowanie odznaczało się powodzeniem i ciągłą ekspansją, przede wszystkim wobec sąsiednich plemion słowiańskich, które Oleg zwyciężał i obciążał trybutami, najczęściej w formie drogocennych futer, jakie potem mógł sprzedać na rynkach Konstantynopola i Bagdadu. Kijów leżał w samym sercu ziem słowiańskiego plemienia Polan. Jego położenie nad Dnieprem, którym spławiano towary na południe do Morza Czarnego, tak spodobało się Olegowi, że postanowił w tym miejscu ustanowić swoją siedzibę i stolicę rozległego państwa. Zaczął również stawiać nowe grody w ważnych strategicznie miejscach. W ogóle w języku staroskandynawskim Ruś zwano Gardariki, czyli krainą grodów, których miało być w tym rejonie szczególnie wiele. Polski mediewista Henryk Łowmiański uważał, że Ruś Kijowską na przełomie tysiącleci, czyli 100 lat po panowaniu Olega, mogło zamieszkiwać 4,5 miliona osób.
Zbrojne podporządkowanie takiej populacji przez drużynę lojalną jednemu waryskiemu klanowi byłoby mało prawdopodobne bez jakiegoś porozumienia z miejscowymi ludami. Latopisarz wyraźnie wspomina, że Oleg, zajmując Kijów, miał ze sobą zarówno Waregów, jak i Słowian i wszyscy oni zwali się w tym momencie Rusią. Wyraźnie było widać, że wareska elita nie sprawowała w tym momencie władzy na Rusi niczym europejscy kolonizatorzy w Nowym Świecie lub Afryce. Różnice kulturalne czy technologiczne pomiędzy Słowianami a Skandynawami nie były na tyle istotne, aby ci drudzy byli w stanie samodzielnie podporządkować i utrzymywać w stanie kompletnej zależności kilka milionów autochtonów. Trzeba tutaj zauważyć, że emigracja ze Skandynawii na Ruś, jakkolwiek trwała stale przez przynajmniej 200 lat, nie była w stanie w znaczący sposób zachwiać proporcjami etnicznymi na tym terenie. Widać to szczególnie w nazwach miejscowości, które jedynie w znikomym procencie mają rdzennie skandynawskie pochodzenie, a im dalej na południe, tym proporcje te są coraz mniejsze. W niektórych regionach nazwy mniej aniżeli 1% miejscowości można dzisiaj wywodzić z języków skandynawskich. Naturalnie, z czasem nazwy skandynawskie mogły być zeslawizowane, ale gdyby było ich znacznie więcej, to na pewno przetrwałyby dłużej, tak jak miało to miejsce choćby w kolonizowanych w tym samym czasie, głównie przez mieszkańców Danii, Wyspach Brytyjskich. W drugiej połowie IX wieku na brzegach Anglii lądowały małe armie pełne Duńczyków i Norwegów, którzy zdołali obalić 3 z 4 tamtejszych królestw i na pewien czas stworzyć swoje własne małe królestwa zgrupowane w tak zwane Danelaw. Za tymi zdobyczami terytorialnymi szło przez kilkadziesiąt lat osadnictwo wojskowe i cywilne na masową skalę. Na Rusi natomiast nie widać podobnych wpływów, przynajmniej nie w takiej skali, co może być spowodowane znacznie większym obszarem, a do tego populacja ówczesnej Rusi mogła być nawet 5-krotnie liczniejsza od angielskiej, stąd ciężko było ją skolonizować w takiej skali, jak udało się to zrobić w Anglii. Oleg mógł być więc Waregiem z pochodzenia. Niewątpliwie ciągle utrzymywał kontakty z rodakami z północy, ale musiał w swoich decyzjach coraz mocniej opierać się na elemencie słowiańskim, uwzględniając jego aspiracje. Rozdrobnienie ówczesnej Rusi pomagało Olegowi w podporządkowywaniu kolejnych plemion – Drewlan, Siewierzan, Radymiczów. Uległość lokalnych plemion wzmacniała chęć wyrwania się spod kosztownej i uciążliwej zależności od potężnych Chazarów, a Oleg ze swoimi Waregami oferował ochronę w zamian za mniejszy trybut, aniżeli ten, jaki musieli dotychczas płacić koczownikom. Generalnie czasy były niespokojne, bowiem przez południowe stepy właśnie przetaczały się na zachód zagony Madziarów, którzy po przybyciu do Kotliny Panońskiej również podporządkowali sobie tamtejsze plemiona Słowian. Możliwe, że w tym świecie ciągłych rabunkowych najazdów było wręcz na rękę oddanie się pod swego rodzaju opiekę mniej uciążliwemu draniowi, jakim wydawał się być w porównaniu do Węgrów czy Chazarów Oleg. Według powieści minionych lat, to za Olega miało dojść w 907 roku do kolejnego najazdu na Konstantynopol, zakończonego jednak bez większych sukcesów. Grecy tym razem najwyraźniej nie dali się zaskoczyć, ale Oleg i tak był w stanie plądrować przedmieścia metropolii. Wielonarodowościowa armia władcy Rusi składała się w tym momencie z Waregów, Słowian, Czudów, Krywiczów, Polan, Siewierzan, Meran, Drewlan, Radymiczów, Chorwatów, Dulebów i Tywerców, słowem z wszystkich ludów znajdujących się w jakimkolwiek stopniu zależności od Rusi. Kronikarz oceniał siły Olega na 80 tysięcy ludzi, po 40 w każdej z 2000 łodzi. Liczba jest z całą pewnością mocno zawyżona, ale napastników mogło być z pewnością do kilkunastu tysięcy. Grecy, nie mogąc w danym momencie liczyć na odegnanie napastników, postanowili kupić pokój. Jak to Grecy. Oprócz wysokiej daniny, delegaci Olega wynegocjowali traktat handlowy, w ramach którego Bizantyjczycy zobowiązywali się przyjmować i utrzymywać przez 6 miesięcy na własny koszt ruskich kupców przybywających z towarami, zapewniając im chleb i wino, i mięso, i ryby, i owoce, i niech mają kąpiel, ilekroć zechcą. Gdy Ruś ku domowi iść będzie, daje jej wasz cesarz na drogę żywność, i kotwice, i liny, i żagle, i cokolwiek im będzie potrzebne. Jak donosi powieść minionych lat. Układ pokojowy był wielkim sukcesem Olega, a jego szczegółowe postanowienia oraz lista sygnatariuszy wyraźnie podkreślają skandynawski charakter elit stojących za ruskim wodzem. Pod traktatem z Grekami podpisali się Inegeut, Farłow,
Vermont, Rulav, Gudy, Ruald, Karn, Freław, Rjuar, Aktewu, Truan, Lidul, Fost, Stemit. Ciężko uświadczyć tutaj jakiekolwiek słowiańskie imię. Rusini traktat zaprzysięgli na swoich bogów, Peruna i Wołosa. Wracając zaś do Kijowa, flota Rusi płynęła pod innymi żaglami, aniżeli te używane przez łodzie Słowian. Skoro jednak w drużynie księcia ciągle było wielu Skandynawów, to dlaczego zaklinali się na bogów słowiańskich? Skandynawowie wykazywali dużą tolerancję religijną i łatwo przyswajali sobie wierzenia ludów lokalnych, wśród których przychodziło im żyć. Poza tym Perun mógł być ze względu na duże podobieństwo do Tora traktowany jako ten drugi, czyli lokalna wersja Tora. W kolejnym traktacie z Grekami, jaki podpisze Igor, następca Olega, latopisarz wyraźnie podkreśli, że drużyna kniazia będzie klęła się na Peruna, a reszta Rusi na Wołosa. Oleg rządził przez kilkadziesiąt lat. Nominalnie jako wojewoda małoletniego Igora, umierając w 5 lat po wyprawie na Konstantynopol. Śmierć tego na pół legendarnego wodza została opisana w powieści minionych lat. Oleg miał się zapytać jednego z czarnoksiężników, w jaki sposób poniesie śmierć. Mag odparł mu, że zabije go jego ulubiony koń. Przezorny władca nakazał więc zamknąć konia w stajni i pilnować, nigdy też już go nie dosiadł. Po kilku latach przypomniał sobie o tym zdarzeniu i zapytał służących, jak też ma się jego rumak. Gdy ci zaś odparli, że koń dawno już zdechł, a jego kości bieleją na łące, na której zawsze się pasł, Oleg wybuchnął śmiechem i drwinami podsumował umiejętności swojego wieszcza. Dla pewności kazał prowadzić się ku zwłokom zwierzęcia. Gdy zobaczył czaszkę konia, pewien siebie podszedł do niej i postawił na niej stopę. W tym momencie spod kości wysunęła łeb wybudzona żmija i błyskawicznie ugryzła intruza w stopę. Oleg zmarł jakiś czas później w wyniku tego ukąszenia. Przyczyna zgonu wybitnego, lecz enigmatycznego władcy jest niewątpliwie twórczością literacką, ale istnienia jego postaci nie sposób podważyć. Wiemy o nim niewiele, ale w przeciwieństwie do ginącego w kompletnych mrokach Ruryka, na Olega pada jakiś promyk światła. Latopisy przekazujące informacje o tej postaci nie pozwalają na wiarygodne odtworzenie jego życiorysu, ale trafnie odzwierciedlają istotny etap w kształtowaniu się państwa staroruskiego na przełomie IX i X wieku, gdy doszło do połączenia się północnej części zbudowanej wokół rzeki Wołchow i jeziora Ilmeń z późniejszą częścią, południową, naddnieprzańską, ze stolicą w Kijowie. Po Olegu rządy przejął syn Ruryka, Igor, który prędko okazał się być godnym następcą dwóch poprzednich władców. Imię Igora jest bez wątpienia nordyckiego pochodzenia, Ingvar, ale są przesłanki mówiące, że jego matką była Słowianka. Początek rządów nowego wielkiego księcia upłynął pod znakiem tłumienia buntów drewlan, tywerców i uliczów, którzy w śmierci Olega widzieli dla siebie szansę na odzyskanie niezależności. Rebelia wyżej wymienionych skończyła się klęską, a młody książę pewnie chwycił ster rządów. Z niewiadomych dla nas przyczyn Igor wyprawił się na Konstantynopol, z którym ciągle łączyła go umowa handlowa wynegocjowana przez poprzednika. Być może pragnął uzyskać lepsze warunki i zdobyć więcej skarbów. Jeżeli takie były jego intencje, to musiał obejść się smakiem, gdyż Bizantyjczycy tym razem bardzo dobrze przygotowali się na jego przybycie i powitali go ogniem greckim, którego żarze flota ruska spłonęła żywcem. Flota bizantyjska używała bowiem podczas walk na morzu unikalnych i wyjątkowo skutecznych miotaczy ognia, które siały popłoch wśród drewnianych statków ich przeciwników. Przepis na miksturę wchodzącą w skład tzw. ognia greckiego był ściśle strzeżoną tajemnicą i do dzisiaj nie ma zgodności co do jej konsystencji oraz proporcji poszczególnych składników. Ogień grecki na trwałe zagościł także w popkulturze, a jeżeli ktoś z Was czytał bądź oglądał Oblężenie Królewskiej Przystani z Gry o Tron George'a Martina, to całość była inspirowana właśnie licznymi oblężeniami Konstantynopola, zaś tak zwany dziki ogień to tylko nowa wersja greckiego ognia. Klęska pod Konstantynopolem zaowocowała przetasowaniami w stosunkach pomiędzy Rusią a Bizancjum, jakie widzimy w nowym traktacie handlowym z 944 roku. Jego warunki nie były już tak atrakcyjne dla kupców z północy, ale traktat jest dla nas interesujący z innego powodu.
Podobnie jak poprzedni dokument spisany ponad 30 lat wcześniej, zawierał listę nazwisk pełnomocników oraz ich mocodawców. Tym razem każdy z kupców podpisujących pokój występuje w imieniu konkretnej persony z rodu panującego bądź szerszej grupy trzymającej władzę na Rusi. O ile wśród imion pełnomocników ciągle widać kompletną dominację Skandynawów, o tyle wśród mocodawców zaczynają się pojawiać imiona czysto słowiańskie, jak w przypadku syna Igora, Światosława. Światosław będzie pierwszym władcą Rusi, którego imienia nie można wywodzić z dalekiej północy. Co więcej, ze sposobu bycia i ubierania się będzie miał więcej zwodza nomadów, aniżeli nordyckiego jarla. Jego krótkie, lecz ambitne i bardzo burzliwe rządy będą jednocześnie pierwszymi w przypadku ruskich władców, dość dobrze poświadczonymi w źródłach pisanych, szczególnie bizantyjskich. Wielki książę Światosław nie będzie tematem tego odcinka. Jego ambicje i dokonania wpisują się w fazę gwałtownego wzrostu Rusi, która istnieje już od co najmniej kilku pokoleń i gwałtownie wkracza na geopolityczną scenę Europy Wschodniej, przejściowo Bałkanów. Wróćmy jeszcze na chwilę do Igora, który co prawda nieźle radził sobie na własnym podwórku, utrzymując jedność Rusi poprzez bezlitosną pacyfikację wszelkich rebelii, ale poza granicami podejmowane przez niego inicjatywy, albo przynajmniej te, które zapisali kronikarze, okazywały się niewypałami. Wspomniany atak na Konstantynopol był bowiem zdecydowaną porażką, a na konto Igora można również wpisywać katastrofalną wyprawę na Morze Kaspijskie, o której wspominałem wcześniej. Co prawda zdobyto miasto Barda, ale jak wiemy, muzułmanie przy wydatnej pomocy jakiejś nienazwanej z imienia epidemii poradzili sobie w końcu z napastnikami, wypędzając ich ze swoich domen. Tradycja przekazuje różne wersje śmierci Igora, ale najpopularniejszą jest ta zanotowana przez latopisarza w powieści minionych lat. Drużynnicy Wielkiego Księcia byli niezadowoleni z przysługujących im danin. Narzekali, że u innych wodzów woją powodzi się lepiej. Nakłonili Igora, aby wziął dodatkową dań, czyli daninę od plemienia Drewlan, które co prawda już w tym roku zapłaciło Igorowi to, do czego byli zobowiązani, ale drużynnicy nalegali na wodza, wskazując dawną krnąbrność Drewlan jako wystarczający powód do usprawiedliwienia ich rabunku. Igor musiał ulec drużynie, od której aprobaty zależała w znacznej mierze jego pozycja, i razem ze swoimi ludźmi napadł na Drewlan. Ci nie zamierzali zaakceptować nowych gwałtów i rabunków zadawanych im przez chciwego władcę. Przygotowali na niego zasadzkę, w której wymordowali całą jego drużynę, a samego Igora wzięli w niewolę. Według tradycji syn Ruryka poniósł szybką, lecz okrutną śmierć z rąk dawnych poddanych. Drewlanie zagięli do ziemi czubki dwóch rosnących blisko siebie drzew, a następnie mocno przywiązali do każdego po jednym członku Igora. Gdy puścili je, drzewa te gwałtownie wyprostowały się, przy okazji żywcem rozrywając pechowego władcę. Pomimo gwałtownej i niespodziewanej śmierci władcy, który pozostawił po sobie niepełnoletniego syna, państwo nie rozpadło się. Miała mieć w tym udział małżonka Igora, Olga, która nie tylko odrzuciła oferty matrymonialne drewlańskich książąt, ale zgotowała mordercom swego małżonka prawdziwą krwawą łaźnię, bezlitośnie eksterminując ich delegacje, a następnie paląc grody w kraju Drewlan. Oldze udało się utrzymać jedność Rusi, dopóki Światosław nie doszedł do wieku, którym sam mógł wziąć na barki ciężar i odpowiedzialność władzy. Warto jeszcze wspomnieć, że Olga była zgodnie z tradycją pierwszą znaną z imienia ochrzczoną członkinią rodu panującego Rusi. Chrzest miał mieć miejsce w Konstantynopolu, ale nie wydaje się, aby wywarł jakikolwiek istotny wpływ na rozwój chrześcijaństwa nad Dnieprem. Syn Olgi kategorycznie odrzucił propozycję własnego chrztu, bojąc się drwin swoich drużynników, co jest dla nas wyraźną wskazówką na temat popularności chrześcijaństwa wśród elit ruskich. Dopiero wnuk Olgi, Włodzimierz, przyjmie chrzest i obali posągi pogańskich bogów w 988 roku. Skandynawski charakter elit Rusi był ciągle widoczny w połowie X wieku, co poświadczał chociażby biskup Kremony, Liutprand, kilkukrotnie bawiący z misjami dyplomatycznymi w Konstantynopolu. Podczas takich często kilkumiesięcznych wizyt w latach 60. X wieku mógł osobiście poznać wysłanników Światosława i stąd podkreślał później w swoich pismach ich normański charakter. W jednym fragmencie swojej kroniki
Liutprand wymienia bowiem sąsiadów Cesarstwa Bizantyjskiego. Od północy są to Węgrzy, Pieczyngowie, Chazarowie i Rusowie, których my zwiemy Normanami. Stopniowo następował powolny, aczkolwiek nieubłagany proces rozmywania się skandynawskiej mniejszości w Morzu Słowiańszczyzny. Zdaniem Władysława Duczko, historia wczesnej Rusi to dzieje migracji i przystosowywania się ludzi północy do etnicznych, kulturowych i ekonomicznych realiów Europy Wschodniej. Jednym z najważniejszych elementów tego procesu była nieunikniona asymilacja ruskich elit. Perski geograf Ibn Hordadbi na początku X wieku wymieniał Rusów jako jedno z plemion zamieszkujących pośród Słowian i niespecjalnie się od nich różniące. W zasadzie jest to jedyny kronikarz z obszaru muzułmańskiego, który nie podkreśla odrębności Rusi i Słowian. Proces asymilacji postępował więc w najlepsze, a jego efekty najlepiej podsumował już w 966 roku żydowski kupiec, podróżnik i prawdopodobnie szpieg na usługach kalifa kordobańskiego Ibrahim ibn Jakub. A północne plemiona opanowały niektóre z plemion słowiańskich i do dziś żyją wśród nich, a przywódcy północnych plemion mówią po słowiańsku, ponieważ się z nimi zmieszali. W ostatnich dekadach X wieku skandynawski ród panujący ostatecznie zasymilował się w Morzu Słowian zamieszkujących podległe mu domeny, ale kontakty ze Skandynawią nie zostały ostatecznie zerwane. Nieślubny syn Światosława i słowiańskiej konkubiny Małuszy, Włodzimierz, w pewnym momencie wojny domowej prowadzonej z braćmi o tron Rusi ucieknie do Skandynawii, aby uzyskać tam wsparcie. Wzmocniony najemnymi wikingami powróci do ojczyzny, kontynuując walkę o tron ojca, z której ostatecznie wyjdzie jako zwycięzca. W nadchodzących dekadach ruscy książęta będą często korzystać ze skandynawskich najemników podczas licznych wojen wewnętrznych i konfliktów z państwami ościennymi. Ich asymilacja na tym etapie będzie jednak pełna. Odpowiedź na pytanie zadane na początku odcinka nie jest łatwa. Ciągle jest wiele wątpliwości dotyczących licznych detali. Pomimo tego źródła pisane wyraźnie wskazują na kierowniczą rolę skandynawskich elit w założeniu i kierowaniu wczesnym państwem ruskim na terytorium dzisiejszej północnej Rosji, w rejonie jezior Ładoga oraz Ilmeń. Nie sposób udzielić odpowiedzi na pytanie o dokładne pochodzenie etniczne pierwszych władców Rusi, czyli Rurykowiczów, mogli wywodzić się zarówno ze Szwecji, jak Finlandii lub Estonii. Niewątpliwie mieli jednak w pierwszych pokoleniach więcej wspólnego ze skandynawskim kręgiem kulturowym, aniżeli słowiańskim. Słowianie i ludy ugrofińskie w tworzeniu Rusi nie mogą być określane jedynie jako statyści. Od początku stanowili o sile nowego państwa. Bez ich akceptacji i współpracy nie byłoby szans na istnienie tak rozległego organizmu państwowego, jedynie pod władzą niewielkiej skandynawskiej elity. Z czasem przybysze zza morza rozpłynęli się jednak w słowiańskim morzu, przyjmując na stałe jego zwyczaje oraz język. Odcinek przygotowano na podstawie następujących książek. Ruś Wikingów, Władysław Duczko. Zagadnienie roli Normanów w genezie państw słowiańskich, Henryk Głowmiański. Powieść minionych lat. Autorstwo przypisywane najczęściej Nestorowi. Ponieważ kwestia genezy Rusi oraz roli Skandynawów w tym procesie jest szczególnie skomplikowana i kontrowersyjna, starałem się korzystać z publikacji dwóch autorów prezentujących odmienne poglądy w tym temacie. Finalnie swoją argumentację i całą historię oparłem głównie na świetnej książce Władysława Duczko, stojącego po stronie teorii normańskiej, ale w kilku miejscach uwzględniłem również bardzo racjonalne kontrargumenty Henryka Łowmiańskiego. Dziękuję za uwagę i zapraszam do odwiedzania kanału Zbirów na YouTube. Pozdrawiam.